w modzie ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na taki specyficzny program. Mianowicie tematem dzisiejszego filmu będzie bielizna z lumpeksu. Bardzo kontrowersyjny temat oczywiście, ale powiem Wam, co moim zdaniem można kupować z bielizny właśnie w lumpeksie, a czego nie powinniśmy raczej kupować. Myślę, że to jest kwestia zdrowego rozsądku, ale jednak wypowiem się na ten temat i pokażę Wam moją kolekcję pięknej, nocnej bielizny i szlafroków z lumpeksu, z czystego jedwabiu i z najlepszych włókien, z bardzo dobrych marek, czyli po prostu sam luksus. Także zapraszam, jeśli taka tematyka Was interesuje, do dalszego oglądania i oczywiście bardzo Was też proszę o polubienie filmiku oraz o subskrypcję, które pomogą mi rozszerzyć ten kanał i też promować ideę ekologicznej mody. No i kochani, oczywiście pierwsze skojarzenie, jak mowa jest o bieliznie z lumpeksu, to są jakieś stare gacie. Oczywiście nic takiego nie mam na myśli. Od razu Wam mówię, że bielizny osobistej nie kupuję w lumpeksie. Myślę, że to jest taki zdrowy rozsądek, no bo może wystarczy pobudzić wyobraźnię, by sobie zobrazować, że ktoś to wcześniej miał na miejscach intymnych. No i myślę, że to większość osób odstraszy. Oczywiście w dzisiejszych czasach wiele lumpeksów też sprzedaje nową bieliznę, no i wtedy to już jest całkiem co innego, bo traktujemy to jak zakup w sklepie, nowych rzeczy w sklepie. Ale mówimy tu o rzeczach z odzysku, rzeczach używanych. No i wiecie co, jest teraz tak ogromny rynek ciuchów, że wiele osób robi zakupy pod wpływem impulsu albo dostaje prezenty, na przykład gwiazdkowe, i coś jest nietrafione. I czasami jest tak, że po prostu zupełnie nowa rzecz ląduje właśnie w jakiejś charity shop, w jakimś lumpeksie i można to odkupić dużo taniej, z dużym zyskiem dla nas. No i teraz Wam to pokażę, kochani. Bardzo rzadko zdarza mi się też kupować biustonosze w lumpeksie. Zazwyczaj kupuję jakieś komplety bielizny bezszwowej, nowe w sklepie, ale zdarzyło mi się kilka razy kupić bardzo fajne właśnie markowe biustonosze, na przykład cielisty lub czarny, bez ramionczek, takie wiecie, do sukni, do kostiumów, a nawet nowe takie przyklejne biustonosze, właśnie w second handzie, i to jest na pewno dużo tańszy zakup niż zakup w internecie, mimo że teraz naprawdę dużo firm oferuje takie produkty. No i kochani, przede wszystkim chcę Was zachęcić do szukania w lumpeksie luksusowej, jedwabnej bielizny nocnej, halek i szlafroków, bo takie rzeczy są bardzo, bardzo drogie, jeśli chcemy kupić je nowe. I bardzo często mi się zdarza znajdować je w lumpeksie. Może nie jest to codziennie, nie jest to za każdą wizytą w lumpeksie, ale regularnie znajduję takie rzeczy i zaraz zobaczycie tutaj moją kolekcję takiej luksusowej właśnie bielizny nocnej, szlafroków, ale pokażę Wam też jedną przepiękną perełkę. Zostawię ją na sam koniec, bo to jest taka niespodzianka i też takie wow, wydaje mi się. Druga rzecz to jest bielizna termiczna, która też jest niesamowicie droga, i na przykład bielizna z jedwabiu, z wełną, albo z kaszmiru, albo też z wełny z merynosów czystej jest niesamowicie droga w sklepach. Po kilka stówek komplety bielizny takiej, że tak powiem, chodzą, w cudzysłowie. No a w lumpeksie możemy czasem to trafić za grosze, naprawdę za 10 zł, za 20 zł, nawet zdarzyło mi się kupić za 3 i za 5 zł takie rzeczy i mam sporo właśnie takich, tego typu rzeczy świetnej jakości, na których naprawdę oszczędziłam dużo pieniędzy. W naszym klimacie ta bielizna termiczna też wydaje mi się, że jest sensowna, bo jest zimno, no i uprawiając jakiekolwiek sporty zimowe, nawet chodząc na jakieś zimowe spacery, taka naturalna, termiczna bielizna to jest skarb, kochani. No, to przechodzę. Zacznę właśnie od tej termicznej bielizny i będę Wam niektóre rzeczy pokazywać w przebitkach. Takie, które mają sens, żeby je pokazywać, bo wiecie, no nie będę jakichś rozebranych koszulek Wam tu pokazywać, ale takie, które są trochę bardziej zakrywające, oraz szlafroki. Zacznę od właśnie tej termicznej bielizny. Ja już Wam pokazywałam wiele razy te długie moje long sleeve'y i te komplety takie narciarskie, więc z tym się już nie powtarzam, ale właśnie mam dwa takie super komplety z czystej wełny z merynosa, z lumpeksu, i w sumie zapłaciłam za nie nie więcej niż 40 zł za komplet, czyli za leginsy i za koszulkę z długim rękawkiem z czystej wełny merynosu. Tak jak mówiłam, to potrafi kosztować 300 do nawet 800 zł taki komplet, no i świetnym pomysłem jest właśnie znaleźć to w lumpie.
Kochani, niedawno bardzo, będzie to trochę taki też haul lumpeksowy, niedawno bardzo kupiłam za 5 zł taką przepiękną kaszmirową koszulkę. Zobaczcie, pokażę się Wam w tej koszulce do leggingsów. Naprawdę, zobaczcie, to jest nówka, całkowicie nowa koszulka, zobaczcie sobie. Nie ma ani jednego nawet złechmacenia, nic, przybrudzenia. I no i przepięknie wykończona jest. Taką koszulkę de facto można by też nosić jako po prostu t-shirt, mimo tego haftu. Ale ja nie jestem zwolenniczką noszenia takich takich zdobnych koszulek na wierzchu. Będzie to na pewno dla mnie jakiś rodzaj bielizny termicznej. Być może ten ładny dekolt można tu przy rozpinanym sweterku wyeksponować. W każdym razie coś takiego. I naprawdę zapłaciłam za to piątkę na wyprzedaży, 100% kaszmir. Podejrzewam, że cena takiej koszulki w sklepie to jest grubo ponad 100, więc uważam, że trafiłam bardzo, bardzo fajnie. No, także naprawdę, nieraz są nówki takie koszulki, a nawet jeżeli nie są całkiem nowe, to bardzo często można znaleźć niezniszczone, tylko trzeba uważać, dobrze oglądajcie takie rzeczy, właśnie szczególnie z tej wełny z merynosów, bo lubią to mole, więc czasem nie zauważycie, a może być jak już jakaś mikrodziurka od mola. No i wtedy oczywiście takiej rzeczy nie warto brać, chyba że jesteście świetni w cerowaniu. Ja czasem zdarzało się, że kupowałam, prałam, oczywiście prasowałam, dezynfekowałam i zaszywałam, jeżeli te dziurki były takie malutkie, niewidoczne gdzieś, a zależało mi na tej rzeczy. Natomiast to jest zupełnie nowe, także... Tadam. I ostatnio kupiłam też taką koszulę długą, jakby sukienkę, jest też właśnie z wełna 100% merynos. Słuchajcie, i to jest, już Wam powiem, jaka to jest firma. Dilling. Bardzo dobra, fajna marka. Rozmiar 36. I zobaczcie, to wygląda trochę jak taka zgrzebna koszula, ale to jest po prostu wełniana koszulka w takim brudno-różowym kolorze, kolor starego różu. No i ja tego nie kupiłam jako halkę, bo aż tak grubej halki nie będę nosić. No, po pierwsze to pogrubia. Po drugie, nie wiem, do czego miałabym aż tak grubą halkę nosić i ona by się też czepiała, to nie jest coś takiego, co nam zapobiega czepliwości ubrania, na przykład do rajstop. Natomiast kupiłam sobie tą koszulkę do spania, bo wełna z merynosa, taka delikatniutka, jest idealna do spania w zimie, a u mnie w domu nie jest aż tak ciepło jak w blokach, żeby spać w takich, wiecie, koszuleczkach na ramionczkach, tylko właśnie muszę mieć taką cieplejszą trochę bieliznę do spania. No i zobaczcie, długi rękaw, cudownie wygląda, jest naprawdę super, super stanie. I zobaczcie, tutaj ma jeszcze taki fajny detal, taki listek jakby w kolorze. No bardzo fajna i wygląda, naprawdę wygląda jak nowa ta koszulka, także jestem bardzo zadowolona. Oczywiście nie będę się Wam pokazywać, bo to nie jest nic specjalnego. To jest taka po prostu dosyć do ciała dopasowana, ale nie obcisła koszulka moja nocna. I wygląda naprawdę spoko, jest bardzo przyjemniutka, ciepła, także idealna rzecz właśnie na zimę do spania. Także ja takie rzeczy zawsze szukam i zawsze na nie poluję i Wam też to polecam. No i oczywiście już zajrzałam do lustra, że moje włosy są już again takie postawione i zelektryzowane. Jest strasznie, strasznie sucho. Nic się z tym nie da zrobić, ja już je, wiecie, tymi prostownicą, lokówką, wszystkim próbowałam naciągnąć. Nie ma takiej opcji. Musiałabym zrobić sobie hełm na głowie, żeby to w ogóle się trzymało. No ale trudno, musicie mi to wybaczyć dzisiaj. No, oczywiście tej bielizny jest dużo, tu pokazywałam Wam tylko nowe rzeczy, które mam jeszcze nie pokazywane, ale teraz przejdę dalej i na przykład mam też taką koszulkę, która nie wiem, czy nie była przy... Nie, myślę, że to jest koszulka nocna. Może to też była taka obcisła sukienka z jedwabiu z bawełną i to jest St. Martin's. Z tych takich ściągaczowych, co ja Wam zawsze polecam. No i akurat to używam jako koszulę nocną również, trochę taką już cieńszą, ale jest bardzo też cieplutka, bo to jest jedwab. No tyle, że tu jest już dekolt i jest rękawek taki 3/4, więc to już jest takie bardziej na wiosnę albo jakieś faktycznie ciepłe dni w zimie, kiedy nie jest tak, że musisz być taki zapatulony. W każdym razie bardzo fajna taki stary róż koszulka. Bardzo lubię w niej też spać, jest wygodniutka, też o podobny kolor w ogóle, praktycznie taki sam kolor mają te dwie koszulki. Tak, kochani, teraz pokażę Wam halki. Jedna halka to jest ta, co mam i widzieliście ostatnio ją też w moim holu.
ta halka z Noa, taka z takim fajnym, tutaj delikatnym bardzo tiulem na dole, z wiskozy. Ja w ogóle często kupuję halki, bo lubię sukienki i sukienki, które mają sztuczne halki pod spodem, zazwyczaj odpruwam tą halkę albo ją czasem jest tylko połączona, wiecie, taką nitką. Wyjmuję i noszę naturalne halki pod spód. Przykładowo, zobaczcie, tu mam taką przepiękną, jedwabną sukienkę, która miała właśnie taką halkę brudno-różową pod spodem, sztuczną, zupełnie sztuczną z poliestru. Ja nie rozumiem takiej polityki, żeby robić jedwabną sukienkę z poliestrową podszewką. Wytłumaczcie mi, dlaczego ktoś takie coś robi. Przecież można już użyć choćby nawet wiskozę. No trudno, wiskoza to nie jest, wiadomo, super naturalny materiał, ale oddychający chociaż, a nie robić cieniutką letnią sukienkę z poliestrową podszewką. Nie rozumiem tej polityki, ale dobra. No i tutaj mam taką halkę właśnie w kolorze wina czerwonego, taką koszulkową. Oczywiście to mogłaby być też spokojnie, normalnie taka koszulka nocna, ale tutaj ma taką regulację na ramionczka, więc sugeruje to, że to jest przewidziane chyba jednak na halkę, chociaż nie wiem, szczerze powiedziawszy. W każdym razie ja to używam jako halkę do tej sukienki, bo ona praktycznie nie wystaje, jeżeli nawet to taki bardzo mały kawałek tu, i swoją kolorystyką właśnie pasuje do tej sukienki, wygląda bardzo fajnie i ta sukienka wtedy jest nieprzezroczysta, można bez skrępowania ją nosić i wygląda przepięknie. W kilku programach ją pokazywałam, oczywiście mając tą halkę pod spodem. Jeszcze jedna halka. Nie będę się już w niej pokazywać, bo jest bardzo krótka i to jest bardziej, to jest bardziej taka halka, powiedziałabym, do czegoś nieprzezroczystego, bo ona jest do ciemnych rzeczy, bo ona jest dosyć krótka, tak sięga ledwo za pupę i ona się nie nadaje do bardzo przezroczystych rzeczy, tylko po prostu na zasadzie takiej halki, która by była, żeby właśnie mieć dodatkową warstwę, czuć się bardziej swobodnie w czymś, albo właśnie, tak jak mówię, do czegoś ciemnego, do ciemnej sukienki z rękawem mogłaby być jako właśnie haleczka, ewentualnie jako taka króciutka koszulka. No zobaczcie, to jest bardzo krótkie, no to jest taka, wiecie, koszulka w stylu sexy, ewentualnie mogłaby być też, ale nie nosiłam jej w ten sposób, bo używam ją, tak jak mówię, jako właśnie halkę. No i teraz, moi drodzy, pokażę Wam taką bardziej rozebraną koszulkę, oczywiście też się w niej nie będę pokazywać. To jest coś takiego już, można powiedzieć, na Dzień Zakochanych, na walentynki. Marjolaine nazywa się ta marka, 100% jedwab oczywiście, rozmiar 38, ona jest na mnie idealna i zobaczcie, to jest przepiękne. To jest czarny jedwab z koronkami, takie wstawki z koronki. Ma oczywiście regulowane ramionczka, ale co jest najładniejsze w tej bluzce, jest tył. Taki bardzo seksowny, więc ja tutaj tylko Wam pokażę poglądowo. Takie ramionczka na krzyż i całe plecy tej koszulki są odkryte, a na dole jest taki przezroczysty, drapowany koronka. To jest w zasadzie, nie wiem jak to nazwać, to jest tiul taki trochę jakby, koronka tiul, coś takiego. No i to wygląda oczywiście bardzo, bardzo zmysłowo. Natomiast oczywiście jest to rzecz okazjonalna, nie jest to coś, w czym śpię na co dzień. To jest tylko taki fajny gadżecik kobiecy. No i tu jeszcze jest takie wiązanie z tyłu. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna, zmysłowa rzecz. Bardzo dobrej firmy. Mam tą rzecz już, kochani, chyba z 12 albo nawet więcej lat. No i wiadomo, rzadko się to używa, więc też nie jest to zużyte. I kiedyś za to chyba zapłaciłam 10 zł. Naprawdę. Przepiękna rzecz. Idziemy dalej. Znowu koszulki. I teraz tak, pokażę Wam najpierw takie, w których się nie będę pokazywać. Tu mam dwie jedwabne koszulki w takich pastelowych kolorach. Ta jest na ramionczkach i jest bardzo fajna, często w lecie śpię w tych koszulkach. Zobaczcie, też z pięknymi koronkami, jest bardzo przyjemna do spania, ale tak, wiecie, taki dotyk jedwabiu, jak się śpi, to jest takie pieszczotliwe, przyjemne, no mega, najlepsza rzecz, jaka może być do spania. Druga jest bardziej zabudowana już, też z koronkami i to też jest 100% jedwab, łącznie z tą koronką, która tu jest obszyta. Ta ma taki gołąbkowo-niebieski kolor bardziej.
No i nie muszę chyba mówić, że te koszulki były w idealnym stanie w ogóle, tak jakby były praktycznie nowe. Teraz już, ja je długo już mam, nosiłam je wiele razy, szczególnie tą różową. No więc wiadomo, że już są trochę używane, ale naprawdę jak je kupiłam, to to było w stanie dosłownie perfekcyjnym. Obie te koszulki. No w każdym razie jest to super, super rzecz. I oczywiście chcę Was uczulić, żebyście sprawdzali, czy jedwab jest naturalny. Żaden sztuczny jedwab, żaden, wiecie, jakiś substytut jedwabiu. Nawet jedwab wiskozowy to nie jest jedwab, to jest satyna wiskozowa, nie wiem jak to nazwać, ale jedwab to musi być 100% jedwab z jedwabników, czyli po prostu natural silk. 100% albo 100% silk seta czy coś takiego. Żadne tam, wiecie, wiskozy czy inne poliestry jedwabne, bo to jest bardzo niezdrowe, elektryzuje się, to w tym się człowiek poci, a nie jest nam ciepło, wręcz przeciwnie, jak w jedwabiu naturalnym, który ma świetne właśnie właściwości termoregulacyjne i człowiek się w tym właśnie nie będzie pocił, a będzie skóra jeszcze wypielęgnowana, bo jak wiecie, miałam kiedyś zrobiony taki filmik o tkaninach naturalnych, w którym też o tym mówiłam, o historii jedwabiu i o tym, że jedwab właśnie ma też właściwości pielęgnacyjne dla naszej skóry. Także jak chcecie wyglądać młodo, promiennie i mieć ładną cerę i skórę, to jedwab jest perfekcyjny. No i oczywiście możecie sobie też wrócić do mojego filmiku o silki. Tam oczywiście tam są nowe rzeczy, ale jeżeli nie chcecie kupować ich w Lumpeksie, albo chcecie mieć po prostu nowe, albo kupić komuś prezent, to jest tam nadal pewnie jakiś link mój w tym filmiku o silki i można kupić przepiękne rzeczy z jedwabiu. No, a tymczasem kolejna rzecz to koszulka taka już z rękawkiem. I tą koszulkę nawet raz miałam jako sukienkę, bo ona jest taka, zobaczcie, może być spokojnie jako sukienka, jest nieprzezroczysta, a ja i tak miałam pod nią jeszcze taką haleczkę właśnie tą bordową. Tylko że ona się bardzo łatwo plami, nawet jakaś drobna mikroskopijna, jak ci spadnie kropelka z jakiegoś napoju albo cokolwiek, to od razu widać przy tym kolorze strasznie i stwierdziłam, że to jest niepraktyczne i noszę to jako koszulkę nocną. No i zobaczcie, tak w niej wyglądam. Naprawdę jest prześliczna ta koszulka. No i ten rękawek też powoduje, że tutaj już jest troszkę cieplej w ramiona, więc nie jest to takie już tylko stricte na lato. Przepiękny jedwab. No. Jedna z moich też ulubionych koszulek. Mam też jedną rzecz taką wyjątkową. To jest coś takiego jakby koszula nocna na noc poślubną. Nie używałam jej w ten sposób, bo kupiłam ją zupełnie nie w takim okresie mojego życia. Koszulka, która jest też z jedwabiu naturalnego i przepięknie zrobiona jest. Bardzo długa, ma wstawki takiej ozdabianej jeszcze koronki i ma nawet takie wszywki na biust, żeby nie były całkiem przezroczyste, zobaczcie, z jedwabiu. Niesamowicie to jest uszyte pięknie. Tak, takie coś. Bardzo długa, bardzo elegancka, też regulowana z tyłu tutaj koszulka nocna. No mega coś takiego luksusowego, według mnie. To też kosztowało około 15 zł i też kupiłam to kiedyś w Lumpeksie w Zaklikowie, tam gdzie jeżdżę na wakacje. Do tego można sobie założyć elegancki szlafrok, bo na taką już koszulę no to zobowiązujące jest. No i tu mam taki szlafrok, już Wam mówię, co to za szlafrok, M&Co. Bardzo długi, taki w kolorze kości słoniowej, też z koronką, właśnie taką przepiękną. I on jest tak wiązany tu z boku. Na rękawkach też jest taka koronka, jest wiązany. No to możecie sobie zobaczyć w podglądzie, jak wygląda to. Przepiękny, bardzo luksusowy. W zeszłym roku go kupiłam za też jakieś kilkanaście złotych, czyli praktycznie jak za darmo. 100% silk, tu jest napisane. Kolor cream. No i mam drugi taki podobny, tylko krótszy szlafrok, już Wam pokazuję. Jest to La Senza Lingerie i on jest taki troszeczkę obszerny, a troszkę jest niewyprasowany, wybaczcie, ale już nie zdążyłam wyprasować, nie zauważyłam, że jest wymięty. Krótszy, taki dość szeroki i prostszy w kroju niż tamten. Tamten był taki bardziej właśnie elegancki, bardziej
Tak. No i kochani, ze szlafroków to jeszcze pokażę Wam moje kimono. Szlafrok kimonowy z jedwabiu naturalnego, japoński. Przepiękny jest. Zobaczcie, ma takie rękawy właśnie typowo kimonowe. Bardzo, bardzo lubię ten szlafrok. To nie jest wygodne, jak się gotuje, bo to wszędzie wchodzi, ale tak normalnie po kąpieli, gdzieś sobie nawet siedzieć, popijać kawkę na tarasie w tym można, bo to naprawdę, czy herbatkę, czy zjeść pyszne śniadanie latem na tarasie. Super rzecz, przepiękna i czuję się w tym mega luksusowo i to jest takie już, to naprawdę daje już taką wyjątkowość. Jest to prześliczna, bardzo elegancka rzecz. Miałam więcej takich szlafroków, trochę teraz rozdałam ich z okazji tych różnych wydarzeń. Jeden podarowałam też mojej mamie, bo również dostała na gwiazdkę taką piżamę jedwabną, wiecie, tą właśnie z silk-silki. No i taki szlafrok miałam, taki ciemniejszy, z takimi kwiatami tutaj w intensywnych kolorach, też w podobnym kroju, właśnie takim kimonowym. Tym razem to był chiński szlafrok. No i ten szlafrok też poszedł do mojej mamy. Także mam teraz tylko te jasne już. No i kochani, ostatnia rzecz. To jest perełka, której po prostu jestem przeszczęśliwa, że udało mi się znaleźć. Kochani, to jest kimono, oryginalne kimono z jedwabiu, szyte ręcznie. Po prostu, i to jest prawdopodobnie też kimono vintage, zobaczcie. No po prostu byłam w szoku, totalnym szoku, jak zobaczyłam to kimono. Za bodajże 15 zł ono kosztowało, czy nawet 12 zł, no jakiś bezcen, zobaczcie. Przepiękne i to jest takie prawdziwe, prawdziwe kimono. Zobaczcie, jak to jest tu uszyte. To ma wszystkie podszewki, to jest wszystko ręcznie szyte. Widać to tutaj po tych szwach. No, nie wiem, czy takie zbliżenie Wam to pokażę, ale w każdym razie tutaj wszystko to jest przyszywane ręcznie. Niektóre tutaj szwy były takie wyraźniejsze, a już teraz, o, tutaj widać, że, o, pokażę Wam z tej strony. Tutaj widać, że to jest ręcznie przyszywane. Piękny jedwab, przecudowny kolor, taki, nie wiem jak nawet to nazwać, taki kremowo-bananowy. No postaram się Wam pokazać tutaj z jakimś pasem, bo nie ma do tego pasa, bo wiecie, pas obi trzeba mieć osobno jakby. To nie jest część, może być część kimono, ale niekoniecznie. No i ja tutaj użyłam takiego pasa zamiast pasa obi, w innym kolorze kontrastowym, no i to jest przecudowna rzecz. Ja bym to jako jakiś kostium albo nawet suknię używała. Zastanowię się jeszcze, jak to użyć, czy będę to nosić po prostu jako szlafrok taki mega elegancki, czy po prostu zrobię sobie z tego gdzieś wystawę tutaj, no bo to jest tak piękne. Zobaczcie na ten materiał. Naprawdę, to jest vintage szlafrok. Boże, to jest vintage kimono. Mam nadzieję, że uda się pokazać materiał. No, także no jestem mega zadowolona, że mi się udało to kupić. No i namawiam Was do szukania takich perełek w lumpeksach, bo są. No i wiecie, naprawdę takie rzeczy są bardzo drogie w sklepach, nowe. I to nie jest coś, czego się nie dałby wyprać porządnie, wyprasować, wysterylizować i jeżeli jest w super stanie, to po prostu używać i czuć się jak królowa. No bo naprawdę, jedwab daje takie poczucie luksusu i takiego poczucie przyjemności takiej zmysłowej. To jest nie daje tego żaden inny materiał, ani sztuczny, ani inny naturalny. Także no, może jest to troszkę kontrowersyjny materiał ze względu na to, że jest to pozyskiwane w jakiś sposób jednak z tych kokonów owadów, więc no na pewno nie każdy będzie chciał. Natomiast no, są dużo gorsze rzeczy, bo dużo gorsze jest spożywanie mięsa i to, co się dzieje na farmach zwierząt. No i to są zwierzęta już o jakiejś rozwiniętej bardziej świadomości, czy też mózgu, co dla mnie jest o wiele bardziej przykre niż sposób pozyskiwania jedwabu. Tak czy inaczej, jeżeli nie macie nic przeciwko temu, no to kupujcie jedwab w lumpeksie, szukajcie, bo naprawdę jest
i polecam Wam serdecznie, szczególnie właśnie do spania, dla swojej przyjemności i dla swojego zdrowia. I jedwab też jest ekologiczny pod tym względem, że będzie się rozkładał w środowisku, bo to jest całkowicie naturalny materiał. Kochani, pozdrawiam Was teraz bardzo serdecznie, zapraszam Was na następne hole, na filmik o biżuterii, biżuterii vintage, no i oczywiście na następne jakieś programy, stylówki tematyczne. Dziękuję Wam za oglądanie, cześć! Pozdrawiam Wolfa.